Dzisiaj Mojżesz, prawie jak handlarz, który oferuje bardzo konkretne rzeczy do sprzedaży, rozmawia z Izraelitami. Mówi, jeżeli chcecie dobrze funkcjonować w kraju, do którego idziecie, a więc do kraju swoich pragnień, swoich marzeń, to wtedy trzeba spełnić następujące warunki. I podał te warunki. Myślę tak, że rzeczą bardzo istotną, bardzo ważną jest myślenie w kategoriach ziemi obiecanej, czyli tej rzeczywistości, którą kreujemy w naszych pragnieniach i marzeniach, ale też po to, żeby osiągnąć tę naszą ziemię obiecaną, potrzebujemy spełnienia pewnych warunków. I te warunki są zapisane w Księdze Życia. I dlatego codzienna lektura Księgi Życia nie jest czymś, jednym z wielu działań, ale działaniem podstawowym. Chcę spełnić moje pragnienia, dlatego sprawdzam, jak to zrobić w Świętej Księdze.